Opuszczone magazyny. To w nich kiedyś prawdopodobnie mieścił się dawny warsztat samochodowy. Miejsce nocą wygląda niezwykle mrocznie i tajemniczo. Na ścianach pełno jest symboli i haseł okultystycznych, a w jednym z pomieszczeń znajduje się tajemnicza kukła. Czy odprawiano tutaj jakieś rytuały? Czy po korytarzach dalej możemy spotkać zabłąkane dusze? Oraz czy panuje tutaj jakaś mroczna energia? Cześć, witajcie, jestem Broda. Witam Was serdecznie w kolejnych mrocznych historiach. Dziś zwiedzimy sobie to tajemnicze miejsce pełno różnych symboli świadczących o okultyzmie. Czy tutaj błąka się jakaś dusza? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Razem ze mną jest grupa Opuszczone Tajemnice. Oni już działają w drugim sektorze budynku. Zapraszam serdecznie na ich perspektywę. Tam będzie to, co dzieje się teraz u nich w tym czasie. Także serdecznie zapraszam Was do nich i już teraz na odcinek. O, i zobaczcie, jesteśmy w pierwszym takim pomieszczeniu. Pełno tutaj różnych symboli. O, zazwyczaj jest to malowane dla klimatu. Nie zawsze takie malunki oznaczają to, że odbywają się tu jakieś rytuały. Zachowała się jeszcze. I tam jest dalsza część. To tam pójdziemy, ale najpierw zostawimy tutaj siatkę laserową i rempoda. Dobrze, kochani, zostawiamy tutaj siatkę i rempoda, a my idziemy zwiedzać dalej ten budynek. Jesteś tutaj? Krążysz po tym budynku? Pokaż, gdzie jesteś. Zbliż się do mnie. Tam w środku mamy zostawioną siatkę. O, 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 były skoki. Przemknąłeś koło mnie? Wszedłeś w głąb budynku pewnie. Jesteś zainteresowany pewnie tym, co mam. To jest takie urządzenie, ono nie zrobi ci krzywdy. Jak się do niego zbliżysz, to zapalą się te zielone lampki. Możesz podejść? Tam w głębi mamy zostawioną siatkę laserową i rempoda.
O, śmiało, widzę, że podchodzisz, nie musisz się bać. Poprowadzisz mnie? Ja będę powoli szedł z tym urządzeniem. O, właśnie. A ty pokaż mi, gdzie jesteś. Okej. Tak jakbyś tutaj stał. O, dokładnie. Krążysz między mną a Agnieszką Sewerynem i Laurą? Tam w oddali grupa Opuszczone Tajemnice. Zapraszam serdecznie na ich kanał. Oni prowadzą sobie tam niezależne badanie. Tu jesteś skoncentrowany. Tutaj mamy ustawioną siatkę z kamerą. Niesamowite. Widzę, że tutaj jesteś. Spróbuj uruchomić to urządzenie, które stoi tam na ziemi z tą antenką. Możesz do niego podejść teraz i uruchomić, żeby piszczało. Ja. Jest tu, widać, że jest tu energia. Dobra. Jest tu, widać, że jest tu energia. Dobra. Są tutaj takie dwa urządzenia teraz położone. I spróbuj na nie wpłynąć. Bardzo dobrze. Pięknie. A czy możesz podejść do tego, pięknie widzę, że to robisz, a możesz teraz podejść do tego urządzenia, które ma antenkę? To wiem, że już potrafisz uruchamiać, ale czy... Możesz uruchomić to urządzenie, które ma antenkę. Taki dźwięk się wtedy pojawi dziwnie. Śmiało nie musisz się obawiać. Bardzo ładnie ci to idzie. Bardzo ładnie. Widzę, że jesteś tu ze mną.
Jesteś mężczyzną? Jeżeli jesteś mężczyzną, zbliż się do tego urządzenia z tymi lampkami, tak jak przed chwilą. Jak się zbliżysz, o właśnie, to będzie odpowiedź na tak. A jeżeli nie jesteś mężczyzną, to się nie zbliża i wtedy będę wiedział, że odpowiedź jest na nie. Czyli jesteś mężczyzną. Pracowałeś w tym miejscu? Pracowałeś w tym miejscu? Okej. Okay. Czyli pracowałeś w tym miejscu. Zginąłeś tutaj? Wydarzył się jakiś wypadek? Wracasz do tego miejsca sentymentu. Jesteś tu jeszcze? Coś mi się wydaje, że poszedł już, być może przemieścił się, o, jest to, jesteś jeszcze. Czy w tym miejscu odbywały się jakieś rytuały, jakieś obrzędy? Ktoś próbował się tutaj kontaktować z mrocznymi siłami? O kurczę, jest potwierdzenie. Ciekawe. Czyli te malunki mogą niekoniecznie oznaczać, że to tylko dla famu, tylko też ktoś mógł się tutaj bawić, jakiś początkujący adept okultyzmu. Czy w tym pomieszczeniu, w tym budynku jest coś, co mi zagraża? Nie, czyli nie muszę się czuć tutaj zagrożony. Mogę się tutaj czuć swobodnie, prawda? Nie grozi mi żadna mroczna siła. Jeżeli się mogę czuć swobodnie, proszę podejść do tego urządzenia z lampkami. Spróbujmy sesji z Ghost Boxem. Czy jest w tym miejscu ktoś oprócz mnie?
Jest tu ktoś ze mną? Niezrozumiałe dla mnie. Nie. Dobrze, ale w takim razie kto odpowiada? Kim jesteś? Możesz powiedzieć, jak masz na imię? Kobieto, jak masz na imię? Strasznie to gorąco. Słyszałem kobietę. Czy mogę poznać twoje imię kobietą? Czy w tym miejscu jest jakaś zabłąkana dusza? Ja mam na imię Łukasz. A jak brzmi twoje? Podasz swoje imię? Proszę. No, już prawie się udało. Śmiało. Mam wrażenie, że coś blokuje ten wytyk. Czy w tym miejscu odbywały się jakieś rytuały? Te napisy mogły powstać się równie dobrze dla fanów. Ale równie dobrze mogło się tutaj coś dziać. Ja mam na imię Łukasz i przychodzę w pokoju. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Moje urządzenia też ci tego nie zrobią. Chciałbym nawiązać kontakt z jakimiś duszami, które błąkają się w tym miejscu. Dobrze, widzę, że chyba nie macie możliwości rozmowy. Ewidentnie słyszałem w tym miejscu kobietę. Kobieto, jeżeli mnie słyszysz, możesz powiedzieć cokolwiek? To akurat było przebicie. Wybaczcie, ale to jest strasznie gorąco. Kobieto, jesteś tutaj ze mną? Dobrze. Nie będziemy przedłużać tej sesji. Dziękuję za odpowiedzi. Koniec sesji. Jak widzieliście, na Ghostboxie nie było za wiele. Ale spróbujemy teraz użyć innych metod,
być może akurat one okażą się owocne i być może akurat one przyniosą rezultat w postaci jakiegoś kontaktu. Zobaczmy, może Gostiubsir coś w tym miejscu uda się zarejestrować. Pokażesz, jak wyglądasz? Może słyszy mnie kobieta, która tutaj ze mną rozmawiała. Ktokolwiek tutaj jest, kto uruchamiał te urządzenia, pomyśl chwilę, jak wyglądałeś, jak spojrzałeś w lustro i spróbuj o tym pomyśleć. O, jakieś dziwne huki. Pokaż nam, jak wyglądasz. A może pokaż, o. Bardzo dziwne. To jest naprawdę creepy. W ogóle zrobiło się tu mega ciemno, bo padła latarka. Dziękuję za to, że pokazałeś. Okej. Jesteśmy już z grupą Opuszczone Tajemnice. Przygotowują się właśnie do sesji SB7. Laura, Agnieszka, Seweryn. Ja wam pokażę tylko fragment tej sesji, a całość zobaczycie na kanale Opuszczone Tajemnice, do którego odwiedzin bardzo chętnie was namawiam. A jeżeli już tam będziecie, wesprzyjcie grupę polubieniem, komentarzem, bo naprawdę wykonują bardzo dobrą robotę. Jesteśmy teraz na górze. Tego kompleksu. Tam w oddali jest grupa Opuszczone Tajemnice. Spróbujemy jeszcze tutaj na górze wykonać jakąś sesję. Stary szyb windowy. Patrzcie, jakie pułapki. W
Dobra, to ja może się ustawię tutaj tak w połowie i spróbuję tutaj jeszcze zrobić na tym korytarzu sesję z Ghost Cube'em. To jest takie urządzenie, którego nie musisz się bać. Możesz na nie wpłynąć. Z budowanego słownika wybrać słowa, za pomocą których się ze mną skontaktuj. Dlaczego? Chciałbym się z tobą skontaktować. Podasz mi swoje imię? Ale cisza, widzowie, naprawdę. Jak rzadko na Ghost Cube jest taka cisza. Naprawdę, rzadko jest tak, żeby na Ghost Cube nie padały żadne odpowiedzi. Okej. Okay. No nic. Kim oni są? To są moi przyjaciele. Agnieszka, Seweryn i Laura. A co? Jesteś koło nich? Widzicie ich? Podasz mi swoje imię? To ty krążysz dzisiaj całą noc koło mnie? To ty uruchomiłeś... Powiedziałam. Kto ci powiedział? Czy to ty uruchomiłeś to urządzenie wtedy, jak były włączone te takie zielone lampki? Ta siatka? Może boisz się światła, to zgaszę. Zobacz, jesteśmy teraz w zupełnie... Przerażenie. Jesteś przerażony tą ciemnością? Chcesz, żeby było zapalone światło? A może jesteś przerażony, bo z jakiegoś powodu zostałeś uwięziony między światami? Nie rozumiesz tej sytuacji, nie wiesz, co się dzieje. Może mogę coś dla ciebie zrobić? Mogę ci jakoś pomóc? Wydostać się z tej sytuacji? Max. Witam cię, Max. Ja jestem Łukasz. Tam w oddali za mną są Laura, Seweryn i Agnieszka. To są moi przyjaciele. Nie musisz się ich obawiać. Grupa Opuszczone Tajemnice. Czy mamy się tego obawiać? Wykonuję teraz sesję przy użyciu różek radiascezyjnych. Pełny materiał oczywiście na ich kanale. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Razem ze mną była Grupa Opuszczone Tajemnice, Laura, Agnieszka i Seweryn.
Miejsce zrobiło na nas wrażenie. Najpierw urzekło nas spokojem, natomiast potem ta aura troszkę się zmieniła. Była aktywność, co widzieliście na odcinku. Dziękujemy za każde wsparcie, polubienie. Pamiętajcie wejść na kanał Opuszczone Tajemnice, tam zostawić co trzeba. To jest zawsze bardzo pomocne, zwłaszcza na starcie. Także liczymy na Was. Pozdrawiamy serdecznie i widzimy się już niebawem w kolejnych mrocznych historiach. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Do widzenia.